Sponsorem programu jest Marma Polskie Folie, producent ekranu dachowego Włochaty. Sponsorem programu jest Millennium Hall, galaktyka kobiet. Millennium Hall. Sponsorem programu jest Marma Polskie Folie, na rynku od 20 lat. Bez hamulców, za to z tytanowymi częściami, już za chwilę o planowanej rewolucji w żużlowych motocyklach. Oczywiście sportowych informacji dziś nie zabraknie, tak jak i rozmowy z nowym juniorem PGM Army Rzeszów, Łukaszem Sówką. Na koniec posłuchamy muzyki, rzecz jasna ze Speedwayem w tle. Nadchodzący sezon nie przyniesie znaczących zmian w konstrukcji motocykli żużlowych. Nie ma co liczyć na zapowiadane udoskonalenia nowych tłumików, a jedyne modyfikacje dotyczą błotnika tylnego koła. Zmienia się mocowanie tylnego błotnika. Po prostu błotnik tylny może być tylko 3,5 cm nad kołem i pałąk, który mocuje błotnik, też nie może wystawać u góry więcej niż 3,5 cm ponad błotnik. Jest to spowodowane tym, że bezpieczeństwem. No dawniej były przypadki, co zdarzały, że zawodnicy nie raz rękę czy nogę wciągło między błotnik a koło, no dlatego doszli do wniosku, że będzie to bezpieczniejsze i ta szczelina, która jest 3,5 cm, ma temu zapobiec, tym wypadkom. Był jakiś projekt nowego tłumnika przylotowego, no takie tak doszły słuchy nas, ale no nic na razie nie ma, nie słychać, nic nie widać w tym kierunku, także zostało wszystko to w tamtym roku. Jednak już w przyszłym roku możemy być świadkami prawdziwej technologicznej rewolucji. Według wciąż nieoficjalnych informacji z regulaminu zawodów żużlowych ma zniknąć jeden z istotnych zakazów dotyczący stosowania tytanowych części. Słyszałem o tym, że ma być dozwolony tytan w motocyklach żużlowych, ale czy to będzie, no to poczekamy na nowych wydarzeń. Tytan zalicza się do metali lekkich, jednakże w praktyce najczęściej stosuje się stopy tytanu. Tytan wykazuje się szeregiem zalet w porównaniu do konwencjonalnych materiałów konstrukcyjnych, które są stosowane, na przykład w porównaniu do stali. Wykazuje większą odporność na korozję, większą sprężystość, odporność na pękanie, na zginanie. Posiada podobną wytrzymałość, ale największą zaletą tytanu jest jego około dwukrotnie niższa gęstość, co powoduje, że części tytanowe przy tej samej wytrzymałości co stal są około dwukrotnie lżejsze. Przede wszystkim będzie stosowany w silnikach, gdyż tak jak zawody czy korbowód są stalowe, teraz będę było tytan stosować, zostanie zrobiony z tytanu, będzie na pewno zmniejszy wagę tego korbowodu czy zawodów, a wydłuży żywotność. No i ten silnik się będzie, no jakby nie było, im lżejsze części, tym się będzie lepiej zachowywał i lepiej to będzie wszystko działało, prawda? Wiadomo, że do ramy też można zrobić części tytanowe jakieś, na przykład nawet ramy można by zrobić z tytanu, ale wiadomo, że jest określony regulaminem waga motocykla i nie może ona być niższa niż określony po prostu w regulaminie. Do tej pory tytan nie mógł być stosowany w żadnym z podzespołów, choć nieoficjalnie wiadomo, że niektórzy zawodnicy testowali już części wykonane z tego materiału, oczywiście na własną rękę i poza oficjalnymi zawodami. Nie każdego było stać, na pewno jest to drogi materiał i tych szczołówki może byłoby stać na ten tytan, no tych zawodników po prostu drugiej linii może by nie było stać. No, trudno mi powiedzieć na to, czemu tak jest. Może teraz jakoś te ceny inaczej są do niż wcześniej i dlatego może pozwalają to stosować. Obecnie tytan stosowany jest w wielu dziedzinach, począwszy od medycyny, przemysłu chemicznego, jak również ze względu na właściwości właśnie antykorozyjne stosowany jest wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z wodą morską. Natomiast stosowany jest również szeroko w przemyśle maszynowym, przede wszystkim w przemyśle lotniczym, począwszy od
elementów podwozia, układu hamulcowego, tam gdzie możemy odchudzić konstrukcję i zmniejszyć całkowitą masę, a kończywszy na podzespołach silników odrzutowych. Przede wszystkim tytan stosowany jest na łopatki turbin silników odrzutowych. Obecnie szacuje się, że udział tytanu w całkowitej masie samolotu to jest około 20%. Ponadto tytan znajduje zastosowanie w przemyśle, może nie w przemyśle, ale w sportach motorowych. Z tytanu wykonuje się podzespoły silników spalinowych i tutaj przede wszystkim zawory wykonywane są ze stopów tytanu, jak również elementy konstrukcyjne, na przykład turbosprężarek. Można podejrzewać, że podobnie jak znalazł tytan zastosowanie w silnikach Formuły 1, tak również i w przypadku silników motocykli żużlowych spełni oczekiwania. Przede wszystkim można sądzić, że zastosowanie tytanu doprowadzi do zredukowania masy podzespołów, a co spowoduje zmniejszenie ich bezwładności. No, na przykład z tytanu będą mogły być wykonywane korbowody. Zmniejszenie ich masy spowoduje to, że silnik będzie przysłowiowo lepiej wkręcał się na obroty, ponieważ będzie miał mniejszą masę, co przełoży się pośrednio na zwiększenie mocy silnika. No, mogą być również wykonywane zawory bądź inne elementy konstrukcyjne. No, problemem może być tutaj obróbka mechaniczna tych części, ponieważ jest ona nieco utrudniona ze względu na swoje właściwości. Tytan obrabia się w postaci skrawania czy poprzez szlifowanie, no, dosyć trudno. Zapowiedzi śmierci sportu żużlowego z powodu nowych tłumików okazały się mocno przesadzone. Mimo to tytanowa rewolucja może być swoistym antidotum, bo daje nadzieję na podniesienie osiągów motocykli, a co za tym idzie zwiększenie atrakcyjności zawodów. Czy tak się jednak stanie, przekonamy się najwcześniej w przyszłym roku. Znany z naszego programu legendarny Szwed Per Olof Serenius po raz 22 zdobył tytuł mistrza kraju w ice racingu. Tylko pogratulować. Działacze mistrza Szwecji z 2009 roku, Leonen Gislavet, ogłosili bankructwo spółki. Drużyna jednak wystartuje w rozgrywkach ligi. Grzegorz Walasek z rzeszowskiej Marmy ostatnie dni spędził we Włoszech, gdzie w Cremonese wraz z Jarosławem Hampelem trenował na krosie. Janusz Stachyra będzie pełnił rolę dyrektora technicznego Włókniarza Częstochowa. Będzie odpowiedzialny m.in. za szkolenie młodzieży i przygotowanie toru. Tuż przed pierwszym w tym roku turniejem Ben Fount Bonanza w Wolverhampton udało nam się porozmawiać z nowym juniorem PGE Marmy Rzeszów, Łukaszem Sówką. Co ciekawe, dzięki tym zawodom Łukasz najprawdopodobniej rozpocznie sezon jako pierwszy z krajowych zawodników. To będzie tam dla mnie dobra nauka, bo jakby nie patrzeć, stawka jest podobna jak w Grand Prix i to też przybudowuje mnie do ciężkiej pracy, którą wykonujemy teraz, bo już trenujemy, przygotowujemy się. I myślę, że chciałbym się zaprezentować tam w tym turnieju z dobrej strony, pokazać też, na co mnie stać. Pomógł nam też w zaprzeniu promotor Wolverhampton, Chris Van Straten. Tam tak naprawdę załatwił tam miejsce w tym turnieju. Jazda na angielskich torach może okazać się wyjątkowo istotna dla Łukasza, ponieważ nadal nie wiadomo, kiedy uda mu się zapoznać z rzeszowskim owalem. Ten tor jest bardzo podobny do ostrowskiego, na którym się wywołałem, także myślę, że większych problemów, jeżeli chodzi o samą geometrię, nie będę miał. Ale też każdy tor jest inny, każda nawierzchnia jest inna i trzeba do tego wszystkiego się dopasować. Myślę, że wszystko pójdzie w miarę dobrze, aby też u siebie zdobywać bardzo cenne punkty dla drużyny, ale też właśnie chciałbym na wyjeździe
pokazać na pewnej stadii, dlatego też Anglia będzie dla mnie taką szkołą, aby z każdego toru wyciągać jakieś wnioski i wtedy też to się przełoży na Ligę Polską, bo te cięższe tory będę miał już opanowane tutaj w Anglii, bo tu jeden od drugiego jest jeszcze cięższy. A łatwo zapewne w tym roku nie będzie, bo oprócz Łukasza o miejsce w składzie rywalizować będzie jeszcze 4 juniorów. Myślę, że każdy ma jednakowe szanse na to, aby jechać w pierwszym składzie w lidze, w meczu. A na pewno będę starał się o to, aby występować właśnie jak najczęściej w meczach, ale to też będzie zależało od mojej formy. Myślę, że moje przygotowania zimowe są jak najbardziej na plus, bo po wczorajszym treningu czułem się bardzo dobrze i myślę, że ten sezon będzie dość udany, bo pierwszy raz w swojej karierze skończyłem poprzedni sezon bez kontuzji, także to też może być jakiś prognostyk. Przejdziemy do Skantrop na cały dzień treningów i planujemy wrócić też do Polski, jeżeli pogoda dopisze, aby przejechać 2 treningi też w Polsce, żeby te polskie motory dopasować. I w niedzielę mamy już turniej, także tego czasu już jest niewiele do tych pierwszych zawodów, ale staramy się przygotować do nich jak najlepiej. Tydzień temu prezentowaliśmy teledysk zespołu My Riot, którego motywem przewodnim był Speedway. Dziś dowód na to, że choć Żużel nieczęsto gości w wideoklipach, to jednak od czasu do czasu inspiruje również twórców zagranicznych. Waves the ride in battle with tension and high drama. You know with our bad boy crew, there ain't no good karma. This is Speedway and it's the GP. So when you check us out, just take it easy. Take it easy, take it easy. So when you check us out, just take it easy. It's the GP. Yeah. Oh yeah. Dirt riders busting down the SGP ring. We're tooled up with attitude and high power bling. 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 Bling, y'all. Cause I'm a Speedway player. Y'all. Speedway player. Y'all. Cause I'm a Speedway player. Check and check, 1, 2. Oh yeah. I'm a player with bling. I'm a player with bling. I'm a player when I ride, when I'm doing my thing. And you know that when I'm riding, I'm one of the elite. I can even ride a Speedway bike to the beat. Out for the hype, and it's me here on the mic, and I'm about to get hype, and my name it be Life. Life. Say funky. My rap's a graphic, all magic and monkey. People say I'm riding, some say I'm gliding. Going round the corners, you know that I'm sliding. And that's quick, mate, I'll accelerate at a quick pace as we go straight through the gate. I ride my bike like a rocket out of control. My bike's so fast and it runs on methanol. You're down with FCB, yeah, you know me. You're down with FCB, yeah, you know me. No one revolution is a time to go around the door. Sponsorem programu jest Marma Polskie Folie, producent ekranu dachowego Włochaty. Sponsorem programu jest Millennium Hall, galaktyka kobiet. Millennium Hall. Sponsorem programu jest Marma Polskie Folie, na rynku od 20 lat.